Proszę Państwa, a teraz pora na najważniejszy punkt dzisiejszego święta, którym jest wręczenie nagród i dyplomów wyróżnionym uczniom. Zapraszam na scenę całą klasę trzecią A oraz panią profesor Lilianę Kozłowską. Chciałam poprosić tutaj na środek Annę Reszkę, która jest prymusem klasy trzeciej A, oraz rodziców Ani, jeżeli przybyli, panią Renatę i Tomasza. Zapraszamy na środek Marcina Czernieckiego i rodziców Marcina, panią Marzenę i Stefana. Marcin uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i ocenę wzorową. Marcin Hipnarowicz jest proszony, uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie oraz poproszę panią Józefę i Adama Hipnarowiczów. Julia Kaśków jest proszona oraz rodzice Julii, pani Beata i Krzysztof. Julia uzyskała świadectwo z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie. Nagroda dla Moniki Maczugi. Poprosimy Monikę oraz panią Barbarę i Zbigniewa, rodziców Moniki. Jeszcze podziękowanie dodatkowo dla pani Barbary za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Aleksandra Wieliczko również otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. Prosimy również rodziców Aleksandry, panią Krystynę i Mariusza. Tak, tak, zaraz przeczytamy. Dla pani Krystyny mamy również podziękowanie za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Dziękujemy. To Lili też. Nagroda dla Mariusza Przysiężniuka. Prosimy również rodziców panią Barbarę i Andrzeja Przysiężniuków. Mariusz otrzymuje również dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku. Jest to olimpiada matematyczna, czyli czwarte miejsce w województwie opolskim. Gratulacje. Kamil Marko jest proszony. Kamil Marko otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem oraz wyróżnienie za udział w konkursach przedmiotowych. Prosimy rodziców Kamila, panią Zofię i Jerzego Marko. Tam ma jakieś miejsce? Pierwsze, bo no to tam to odczytać. Kamil Marko jest laureatem również olimpiady matematycznej. Uzyskał w niej pierwsze miejsce w województwie opolskim i 15 w kraju. Gratulacje. W województwie opolskim.
Proszony jest Piotr Pojda, który otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie. Piotr również jest laureatem konkursu matematycznego i zajął drugie miejsce w województwie opolskim. Nagroda dla Klaudii Bociek za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych. Mam książkę. List gratulacyjny dla rodziców, dla pani Anny i Jacka Boćków. Przekażemy. Nagroda dla Wojciecha Żłobickiego za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych oraz list gratulacyjny dla rodziców pani Renaty i Józefa Żłobickich. Nagroda dla Olgi Jabłońskiej za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych oraz list gratulacyjny dla rodziców pani Alicji i Lesława Jabłońskich. Nagroda dla Magdaleny Gumiennej za reprezentowanie szkoły poprzez działalność artystyczną oraz list gratulacyjny dla pani Małgorzaty i Bogusława Gumiennych. Prosimy. Dawid Minartowicz otrzymuje dyplom uznania za dobry wynik w olimpiadzie matematycznej, trzecie miejsce w województwie. Przekazać chcielibyśmy również podziękowania dla pana Piotra Minartowicza za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Zapraszamy. Zapraszamy samorząd, a ja odczytam listę obecności po raz ostatni klasy trzeciej A. Martyna Apczyńska, Klaudia Bociek, Marcin Czerniecki, Edyta Czwaczka, Magdalena Gumienna, Marcin Hipnarowicz, Olga Jabłońska, Julia Kaśków, Marcin Kurek, Monika Maczuga, Kamil Marko, Dawid Minartowicz, Bartosz Piekarz, Piotr Pojda, Mariusz Przysiężniuk, Anna Reszke, Jan Roliński, Sara Sagan, Grzegorz Sawicki, Cyprian Skóra, Natalia Strojna, Dominik Śniatowski, Vivien Świerczek, Jakub Trawiński, Ewelina Wdowikowska oraz Aleksandra Wieliczko, Marta Wójcik, Kamil Wróbel, Wojciech Żłobicki oraz Maciej Żołędziewski. Dziękujemy klasie pierwszej A. Trzeciej. No, dopiero byli w pierwszej klasie. I zapraszamy klasę trzecią B wraz z wychowawczynią panią Anną Kobeluch. Zapraszam uczennicę Karolinę Buczek, prymusa klasy trzeciej B. Otrzymuje
Gratulacje. Tak. Zaproszenie kierujemy do rodziców Karoliny, pani Katarzyny i Piotra. Zapraszamy. Podziękowanie dla państwa za życzliwe wsparcie, pracę na rzecz społeczności szkolnej. Karolina otrzymuje jeszcze nagrody dodatkowe za szczególne zaangażowanie w życie społeczne poprzez pracę w harcerstwie oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły oraz klasy. Jeszcze jedna tutaj, proszę. Nagroda dla Anny Róg za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy i reprezentowanie klasy i szkoły w konkursach i festiwalach churalnych w kraju i za granicą. Podziękowanie. Podziękowanie kierujemy dla państwa Jolanty i Piotra, rodziców Ani. Zapraszamy. No bo Iwona mi... Ania jeszcze otrzymuje nagrodę za szczególne zaangażowanie w życie społeczne poprzez pracę w harcerstwie. Oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Nie połapię się, nie mogę. Nagrody dla Tomasza Kwaśniewskiego. Zapraszam panią Jolantę i Krzysztofa Kwaśniewskich, którym kierujemy podziękowanie za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Tomasz otrzymuje nagrodę za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i festiwalach churalnych w kraju i za granicą. Nagroda dla Marty Nawary za szczególne zaangażowanie w życie środowiska lokalnego poprzez pracę w wolontariacie oraz zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Nagroda dla Marty Fabian za szczególne zaangażowanie w życie środowiska lokalnego poprzez pracę w wolontariacie. Dyplom dla Moniki Wnęk również za pracę w wolontariacie. Dyplom za pracę na rzecz wolontariatu otrzymuje Julia Zagwocka. Prosimy również rodziców Julii, panią Joannę i Jarosława Zagwockich, którym chcemy podziękować za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Julia, jeszcze jeden dyplom za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Tomasz Ruszczak otrzymuje dyplom za zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Dyplom dla Filipa Sołtysa również za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Chcielibyśmy również podziękować rodzicom, pani Sabinie i Mirosławowi Waleriańczykom za życzliwe wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Tak.
Dziecko nie otrzymało. Podziękować również chcielibyśmy panu Ryszardowi Adamowskiemu za życzliwe wsparcie oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej. Prosimy samorząd o wręczenie drobnych upominków, a do klasy trzeciej B uczęszczali Zuzanna Adamowska, Łukasz Bąk, Filip Bieniasz, Alicja Bilińska, Karolina Buczek, Marta Fabian, Marzena Jakubek, Natalia Juroszek, Emilia Kaczmar, Marcin Katra, Dominik Kurek, Tomasz Kwaśniewski, Marta Nawara, Marta Nawaryńska, Klaudia Pawlik, Paweł Pilch, Dominik Raczkowski, Patryk Rosół, Anna Róg, Tomasz Ruszczak, Aleksandra Rydzak, Filip Sołtys, Michał Sykulski, Daniel Szponder, Jakub Walczak, Dagmara Walerjańczyk, Monika Wnęk, Julia Zagwocka i Radosław Zieliński. A teraz pora na muzyczny upominek. Zapraszamy na scenę Kamilę Klein. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Jak usłyszeć siebie? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Dziękuję. Dziękujemy Kamili, a ja zapraszam na scenę klasę trzecią C oraz panią profesor Lidię Schlesinger-Jung. Tak, prosimy bardzo. Prymusem klasy trzeciej C jest Wojciech Bury. Zapraszamy. Chcieliśmy przekazać list gratulacyjny dla rodziców Wojtka, pani Doroty i Bogdana Burych. Pokazujemy. Wojciech otrzymuje również nagrodę za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Dziękujemy, Wojtek. Nagroda dla Alicji Marczakiewicz za wzorowe zachowanie i świadectwo z wyróżnieniem. Podziękowanie jako list gratulacyjny dla rodziców pani Łucji i Adama Marczakiewiczów. Chcielibyśmy przekazać. Alicja otrzymuje certyfikat poświadczający uczestniczenie w kursie Repetytorium z Chemii dla maturzystów i kandydatów na studia organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, oddział w Opolu. Dyplom dla Marleny Nowak z klasy trzeciej C za wzorowe zachowanie i uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem oraz list gratulacyjny, który chcemy przekazać pani Renacie i Jackowi Nowakom. Zapraszam Natalię Gospodarczyk. Otrzymuje dyplom za wzorowe zachowanie i uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. List gratulacyjny dla rodziców Natalii, dla pani Teresy i Damiana Gospodarczyków. Nie, przekazujemy. Natalia otrzymuje również dyplom za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie z wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie, który został zorganizowany 4 marca przez Towarzystwo Chemiczne w Opolu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Oraz dyplom laureata za zajęcie, tak, miejsca jako laureat 10 w 23 opolskim turnieju chemicznym. Zapraszam Annę Hawę, która otrzymuje nagrodę za wzorowe zachowanie i uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem oraz za reprezentowanie szkoły w konkursach i turniejach i zawodach sportowych. Chcielibyśmy poprosić mamę Ani, panią Urszulę, bo przekazać chciałam list gratulacyjny dla pani Urszuli i Dariusza za wychowanie córki. Ania otrzymuje również certyfikat za udział w kursie Repetytorium z Chemii dla maturzystów i kandydatów na studia. Nagroda dla Klaudii Chłap. Prosimy Klaudię. Za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Chcemy przekazać również list gratulacyjny dla rodziców pani Anny i Bogusława. Klaudia jeszcze
otrzymuje nagrodę jedną, zapraszam, za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Zapraszam Kamilę Klein, która otrzymuje dyplom za reprezentowanie szkoły poprzez pracę w wolontariacie oraz za działalność artystyczną w ciągu tych 3 lat. Dziękujemy. Dyplom dla Magdaleny Jędrysek za reprezentowanie szkoły poprzez działalność artystyczną. W tej samej kategorii dyplom dla Magdaleny Fedorowicz. Zapraszamy. Za działalność artystyczną, przypomnę. Za również działalność artystyczną dyplom dla Szymona Misiurki. I za tę samą działalność artystyczną dyplom dla Karoliny Bęś. Dyplom dla Karoliny Górki za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych oraz certyfikat za udział w kursie repetytorium z chemii. Nauka. Dyplom dla Macieja Ustrzyckiego za reprezentowanie szkoły poprzez pracę w wolontariacie oraz podziękowanie dla Państwa Bożeny i Andrzeja Ustrzyckich. Zapraszam za życzliwe wsparcie. Jeszcze jeden dyplom, tylko czekam, żeby przeczytać. Dyplom dla Macieja za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Nagroda dla Jolanty Piątkowskiej za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych oraz za pracę w wolontariacie, ta druga nagroda. Nagroda dla Angeliki Szklarskiej za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Dyplom dla Dominiki Kłak za szczególne osiągnięcia oraz reprezentowanie szkoły na konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą oraz certyfikat uczestniczenia w kursie repetytorium z chemii dla maturzystów i kandydatów na studia. Certyfikat uczestniczenia w kursie otrzymuje również Magdalena Rydzak. Jest to repetytorium z chemii dla maturzystów i kandydatów na studia. Podziękowanie dla pana Krzysztofa Głowiszyn za życzliwe wsparcie oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej. Przekażemy, tak? Proszę. I podziękowanie dla pani Ewy Górskiej również za wsparcie i pracę na rzecz społeczności szkolnej. Dziękujemy. Poprosimy samorząd uczniowski, a do klasy trzeciej C uczęszczali Karolina Bęś, Natalia Bobik, Wojciech Bury, Anna Hawa, Klaudia Chłap, Klaudia Dudzik, Magdalena Fedorowicz,
Aleksandra Głowiszyn, Natalia Gospodarczyk, Karolina Górka, Aleksandra Górska, Magdalena Jędrysek, Martyna Kacprzak, Kamila Klein, Aleksandra Kleniewska, Dominika Kłak, Marta Kwaśniewska, Alicja Marczakiewicz, Kinga Michałkiewicz, Szymon Misiurka, Malwina Nawaryńska, Marlena Nowak, Magdalena Orczewska, Jolanta Piątkowska, Magdalena Rydzak, Dominika Słowik, Angelika Szklarska, Patrycja Tulej, Maciej Ustrzycki, Julita Węglarz, Justyna Węgrzyn oraz Weronika Wilsz. Na scenę zapraszamy klasę trzecią D wraz z wychowawczynią, panią Agatą Wołoszyn. Zapraszam na środek Joannę Lechun, która jest prymusem klasy, ale jednym z dwóch prymusów, bo obydwie dziewczynki uzyskały tę samą średnią. Joasia alfabetycznie jest pierwsza, czyli Joasia Lechun, prymus klasy trzeciej D, która otrzymuje nagrodę również za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Przekazać chcielibyśmy również list gratulacyjny dla rodziców Joanny, dla pani Elżbiety i Krzysztofa Lechun. Jest mama. Joasia otrzymuje również dyplom za udział w powiatowym konkursie historycznym Historia Polski, dzieje mojej ojczyzny. Jeszcze. Podziękowanie dla Joanny za wygłoszenie wykładu w ramach pierwszego licealnego sympozjum historycznego, które odbyło się 16 grudnia 2016 roku. Zapraszam Judytę Pakulską, która również jest prymusem klasy trzeciej D. Razem z mamą Grażyną Pakulską, której chcieliśmy serdecznie pogratulować. Judyta reprezentowała naszą szkołę poprzez działalność artystyczną. Otrzymuje nagrodę książkową oraz nagrodę specjalną za reprezentowanie szkoły i środowiska lokalnego poprzez działalność artystyczną, czyli taniec. Dyplom niech pan. Jeszcze dyplom, bo tu mamy dyplom, ten jeden. Jeszcze poproszę panią Grażynkę raz, bo mamy podziękowanie za życzliwe wsparcie oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej dla mamy. Nie wręcz. Dyplom dla Karoliny Skiby za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Proszony jest Jakub Janik, który otrzymuje nagrody za reprezentowanie szkoły na olimpiadach, konkursach i turniejach przedmiotowych. Również mama Elżbieta jest proszona, bo otrzyma od nas podziękowanie i dyplom dla Jakuba Janika za udział w powiatowym konkursie historycznym Historia Polski, dzieje mojej ojczyzny. Nagroda dla Jakuba Drozdowskiego za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych oraz za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i klasy jako przewodniczącego samorządu.
Nagroda dla Oliwii Kraft za szczególne osiągnięcia oraz reprezentowanie szkoły na konkursach i festiwalach choralnych w kraju i za granicą oraz za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych. Nagroda dla Bartłomieja Węgrzyna za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych. Nagroda dla Karoliny Koniecznej za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych. Agata Ormiańska otrzymuje nagrodę za reprezentowanie szkoły i szczególne osiągnięcia w turniejach i zawodach sportowych. Nagroda dla Zuzanny Szkwarek za szczególne zaangażowanie w życie środowiska lokalnego poprzez pracę w wolontariacie oraz podziękowanie dla pani Rozalii Szkwarek za życzliwe wsparcie oraz pracę na rzecz społeczności szkolnej. Nagroda dla Magdaleny Podstawki za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Chcieliśmy również podziękować Magdalenie za jej szczególną działalność artystyczną, teatralną. Dziękujemy. Dyplom dla Arkadiusza Gugały za szczególne zaangażowanie w życie społeczne szkoły i klasy. Dyplom dla Emilii Gospodarczyk za reprezentowanie szkoły poprzez działalność artystyczną. Nagroda dla Magdaleny Sobczak za reprezentowanie szkoły poprzez działalność artystyczną. Proszony jest Michał Bednarski, który otrzymuje nagrodę za szczególne osiągnięcia oraz reprezentowanie szkoły na konkursach i festiwalach choralnych w kraju i za granicą. Proszony jest również pan Wiesław Bednarski, któremu chcemy podziękować za życzliwą współpracę. Nagroda dla Aleksandry Kudzi za szczególne osiągnięcia oraz reprezentowanie szkoły na konkursach i festiwalach choralnych w kraju i za granicą. Zapraszamy samorząd wraz z upominkami, a do klasy trzeciej D uczęszczali Szymon Bachryj, Michał Bednarski, Jakub Drozdowski, Paulina Furman, Emilia Gospodarczyk, Arkadiusz Gugała, Joanna Herbut, Piotr Janda, Jakub Janik, Patrycja Jędras, Marcin Jędrusiak, Dawid Kapi, Karolina Konieczna,
Radosław Kozak, Oliwia Kraft, Katarzyna Krupa, Aleksandra Kudzia, Agata Deruk, Joanna Lechun, Wiktoria Nowak, Agata Ormiańska, Tomasz Ostaficzuk, Judyta Pakulska, Magdalena Podstawka, Karolina Skiba, Natalia Smoliniec, Magdalena Sobczak, Kacper Sozański, Zuzanna Szkwarek, Bartłomiej Węgrzyn, Grzegorz Wlizło i Karolina Woźniak. W tym momencie chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Iwonie Szumowskiej z naszego sekretariatu, która bardzo mocno pomogła w przygotowaniu tych wszystkich nagród, w posegregowaniu i w pięknym rozdaniu. I Joli Siekierzyńskiej też, której tutaj może nie ma, ale też się angażowała w przygotowanie tych wszystkich nagród. Także panią jeszcze raz serdeczne podziękowania za tę piękną pracę. Szanowni Państwo, kończymy nasze spotkanie, ale jak możemy się rozstać bez piosenki na drogę, ale też bez błogosławieństwa na drogę? Proszę księdza, zapraszamy księdza tutaj do nas. Tym bardziej, że ksiądz pracował z trzecioklasistami, był nawet z nimi na Jasnej Górze. Proszę księdza, no, mieć takiego katechetę to naprawdę wielka, myślę, radość i przyjemność i też taka mądrość. Także proszę księdza, prosimy o błogosławieństwo na drogę. Pozwolę sobie jeszcze kilka takich słów dodać, takich życzeń. Ja jechałem jednym autobusem, a jechały trzy, więc w tym jednym autobusie tam się nagadałem, naśpiewałem. Moi drodzy, chciałbym wam na koniec troszeczkę takiego duchowego wsparcia i takich życzeń przekazać. Takich potrójnych życzeń. Po pierwsze, wiary. Takiej wiary Bożej. Dobrych już 10-12 lat temu byłem na spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem w Krakowie i on powiedział takie piękne słowa, które mocno zapadły mi w głowę. Ewangelia była o domie zbudowanym na skalę. Ten dom budujecie wy. Budujecie go od dzieciństwa. Teraz jesteście w takim ważnym momencie, kiedy już ten dom zaczyna jakoś bardzo konkretnie wyglądać, a gdzieś te następne wasze kroki spowodują, że on będzie jeszcze piękniejszy. Ale ten dom musi mieć solidny fundament. I tym fundamentem niech dla was będzie wiara, nie będzie Bóg. I Ojciec Święty, senior teraz, Benedykt, powiedział takie słowa, że w życiu jest tak, że są te wichry, są burze, padają deszcze, padają śniegi i tego się nie uniknie. To spotyka i dobrych, i złych, i człowiek, nie wiem, jakby się starał i próbował ich uniknąć, to będzie. Ale jeżeli ten dom swojego życia osadzisz na dobrym fundamencie i będzie w nim Bóg, będzie w nim wiara, wiem, że z tą wiarą jest różnie, ale wierzcie mi, warto wierzyć, to ten dom się ostoi. I choćby nie wiem, co się stało, jakie przeciwności spadły na ten dom, nie będzie w stanie go przewrócić. Dlatego tej mocnej wiary, gdzieś tam za te różańce, gdzieś tam do tego kościoła wejdźcie, nawet jak z tą wiarą będzie ciężko, wejdźcie na chwilę, powiedzcie, Panie Boże, tak ciężko, pomóż mi. Przed maturą to wiem, że wy tam częściej będziecie pewnie wchodzić i tego wam życzę. To po pierwsze. Po drugie, wiary, także wiary w drugiego człowieka. Żyjemy w czasach, w których często się mówi, że nie warto tam innym ludziom pomagać, bo to nie wraca, bo ludzie są niewdzięczni, bo jest dużo złości, nienawiści, gniewu i tak dalej, kłócą się. Tak jest, to jest prawda. Ale z drugiej strony warto się otwierać na drugiego człowieka. Warto pomagać, warto ofiarowywać serce, dłonie, całego siebie. I tu w tych podziękowaniach, które miały miejsce na tej scenie, wielu z was, były też i podziękowania za taką działalność charytatywną. I ci, którzy jakoś tak szczególnie są zaangażowani, ale myślę, że każdy z was gdzieś tam kiedyś komuś pomógł, czuł tą taką ogromną jakąś wewnętrzną radość. I jest tak, że to dobro, którym dzielimy się z innymi, ono wraca. Czasami musi zrobić bardzo duży krąg, zanim do nas wróci, ale wraca. Dlatego warto być dobrym, warto wierzyć w drugiego człowieka, warto pomagać, nawet jak czasami to będzie bolało, bo tak też bywa, ale warto.
I po trzecie, moi drodzy, troszeczkę to się będzie wiązało z tym, co powiedział pan dyrektor na samym początku, ale troszkę od innej strony o tym powiem. Słuchajcie, życzę wam wiary w siebie. To jest także bardzo ważne. Wiary w to, że mogę naprawdę dokonywać cudów, że mi się uda, że te wszystkie przeszkody, które gdzieś tam się będą piętrzyć, że je przejdę, pokonam, że te wszystkie marzenia także, o tych marzeniach, słuchajcie, potwierdzam to, co pan dyrektor mówi, warto marzyć. Ja miałem dużo marzeń różnych takich, niektórzy wiedzą, że ja, moim marzeniem było latać, nie? I nie myślę później, a jestem księdzem gdzieś tam, gdzie ja tam będę latał, ale człowiek był uparty, gdzieś tam kombinował i tak dalej i się udało. I wiele innych jakichś tam... Proszę? Dzisiaj by się nie dało, bo pogoda na to nie pozwala. Warto te marzenia spełniać, ale warto też wierzyć w siebie, wypełniając te różne jakieś plany, jakieś zamierzenia i w to, że się uda. Nawet jak coś się nie uda, to próbować dalej. Musi się czasem nie udać. Człowiek musi czasem upaść, musi popełnić błąd. Edison, zanim skonstruował żarówkę, ja już nie pamiętam, czy on 100 czy 1000 tych żarówek zrobił, zanim w końcu ta jedna zaświeciła. Także nie bójcie się błądzić, ale bądźcie uparci w tym dochodzeniu do celów i w tej właśnie wierze siebie, że mi się uda, że dokonam, że to, co gdzieś tam sobie zamierzyłem czy zamarzyłem, że to wypełnię. Tyle tych takich moich rzeczy mógłbym jeszcze mówić i mówić, ale nas uczyli, że kazanie powinno być krótkie. Powstańcie do Bożego Błogosławieństwa. Na końcu jeszcze jakiś akcent chyba będzie. Ja sobie wstanę tak wyżej. O, jeszcze wyżej. Dzisiaj mogę popatrzeć na was z góry. Ale tylko przez chwilę. Pan z wami. Na ten czas matur, egzaminów, niech was szczerze i błogosławi i wspiera Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. A teraz pora na ostatni muzyczny, artystyczny upominek. Zapraszam ponownie Kamilę Klein. Na moich ramionach niosę Twój świat. Trzymam Cię za rękę, przez noc prowadzę do dnia. Zanim z rąk wyfruniesz, jak niebieski ptak. Usiądź tu wygodnie, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, idź nim zmęczenie, da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Czasu nie oszukasz, dzień wstaje za dniem. Kiedyś i tobie przyjdzie wybrać, być czy mieć. Zanim zechcesz odkryć po swojemu ten świat, usiądź i posłuchaj, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, idź i zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradził mnie raz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj, z wiatrem lub pod wiatr. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, idź, nim zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj, z wiatrem lub pod wiatr.
I tym pięknym, porywającym akcentem muzycznym zakończyliśmy dzisiejszą uroczystość. Proszę Państwa o powstanie. Proszę wyprowadzić sztandar szkoły. Dziękujemy Państwu za uwagę, a klasy trzecie zapraszamy na spotkania z wychowawcami. Dziękujemy.